You want to know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, nature and people live together in peace. The Great Protoon provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks, this apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the Great Protoon and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it. The Electoons, who used to gravitate all around it, lose their natural stability and scatter all over the world. Troublesome, isn't it? And untidy, too. In this now unbalanced world, strange phenomena begin to occur. Freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find. They definitely need a hero to save them now! Don't you think? Rayman to the rescue! No problem. Go and free the Electoons, Rayman, and bring back the Great Protoon from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it? Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w nowym let's playu na moim kanale. W zasadzie to jest to gra, którą już niejednokrotnie na kanale nagrywałem. W sumie nagrałem wersję PC-tową tej gry, wersję Atari Jaguar i po raz trzeci nagrywamy sobie wersję na PlayStation 1. Co to jest za gra? Jak widzicie po tytule Rayman, albo po prostu Rayman 1. Jak przed chwilą widzieliście, bądź nie widzieliście, bo może sobie ktoś tam zeskipował do momentu, kiedy ja zacząłem tutaj przemawiać, mieliśmy bardzo fajną cutscenkę, w której to był niejaki magik, który przedstawiał nam fabułę tej oto gierki i okazuje się, że w rozdrożu marzeń, bo tak się nazywa świat Raymana, wcześniej była harmonia, był spokój, wszyscy sobie żyli w takiej, powiedzmy, rodzinnej atmosferze, nic się takiego szczególnego nie działo, ale pewnego dnia pojawił się nie kto inny jak sam pan Mr. Dark, albo pan Mroczny. I ten ów pan wprowadził zamęt, wykradając wielki protun, pokonując strażniczkę tego protunu, wróżkę Batillę. I naszym zadaniem jest przywrócenie tej harmonii, tego, że tak powiem, dawnego klimatu i jako Rayman. Wow, tego to w sumie nie widziałem. Pewnie dlatego, że ja zawsze wcisnąłem X, żeby po prostu skipować to pseudo-demko. I znowu gra, kurde, za mnie włączyła demo. Nawet, kurde, nie mogła chwilę poczekać. Dobra, nieważne. W każdym razie, my jako Rayman mamy teraz bojowe zadanie, czyli pokonać Mr. Darka, odzyskać wielki proton, żeby w rozdrożu marzeń powróciła ta harmonia i to, co było przedtem, zanim proton został wykradziony. Tak, to chyba tak się powinno mówić. Więc teraz oczywiście trzeba będzie zrobić krótką synchronizację. Wiem, że to robiłem przed nagraniem, ale myślę, że warto byłoby zrobić to drugi raz, żeby po prostu w trakcie montażu nie pogubił się. Dobra, więc szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jak widzicie, gra ma dwa systemy zapisywania. Możemy zapisywać za pomocą karty pamięci lub w tamtych latach bardzo popularnego systemu haseł, ponieważ rok 1995-96, w zasadzie te początki PlayStation, no bo nie ukrywajmy, to są praktycznie początki PlayStation, były najcięższe, dlatego że nie każdego było stać na kartę pamięci i nie każdy też posiadał kartę pamięci, tak więc trzeba było się posiłkować tak zwanymi hasłami, które swoją drogą były spoko, ale problem z tymi hasłami był taki, że nie zapisywały ci nigdy żyć. Więc taki Rayman 1, taki Crash 1, taki Gex 1, kiedy działaliście na systemie haseł, to mogliście liczyć się z tym, że wasz stan żyć wróci do pierwotnego stanu, zanim żeście, powiedzmy, zdobyli tam jakąś ilość, przykładowo tam 20-30. Okej, X
Kolejna sprawa, jest to jedna z tych gier, gdzie mamy tylko możliwość zapisu na 3 sloty, tak więc nie ma tutaj 4, tak jak na przykład w Crashu czy w innych tego typu grach. To jest gra, która ma taki, powiedzmy, system zapisywania, coś a la Rayman 2. Kurde, ciężko mi jest powiedzieć, w każdym razie wiele jest takich gier, gdzie mam tylko 3 sloty do zapisu. Nawet chyba ten, Catcher Donald na PS1 miał, ale dobra, nie jest to ważne, dobra. Kasujemy save z Crow's Eye Batsu, ponieważ tak chciałem robić let's play na Crow's Eye Batsu z Raymana 1. I oczywiście nazywamy swój save. Ja standardowo nazwę to POM, dlatego że jest to skrót od mojego niku. Mówicie w końcu pomidorowy.pl. No i co? Myślę, że możemy zacząć gierkę. Szybko jeszcze streszczę jedną rzecz, bo pewnie zauważyliście przy życiach ten tajemniczy budzik razy 5. Otóż ten budzik jest to nasza kontynuacja. Jak zrobimy Game Overa, albo jak nie zrobimy, jak zdobędziemy Game Overa, sorki za to, że się tak źle wysławiam, ale w sumie wstałem niedawno, więc pewnie to też jest tego to powód, że ja niektóre słowa gubię, bo tak to zwykle mam z rana. Więc tak, budzik symbolizuje tobie kontynuację, czyli w momencie, kiedy zdobędziesz Game Over, możesz skorzystać z kontynuacji. Masz ich tylko 5, po tych 5 praktycznie gra wywala cię na title screen. I tutaj są nasze kontrolki. Czyli X to jest skok, kwadrat to jest uderzenie pięścią, kółko to jest akcja, muzyka, sound, stereo. No i co? Let's do it! No i tutaj oczywiście nam się już ładuje gierka. Problem z wersją cyfrową na PlayStation 3 jest taki, ponieważ tak, spoiler, nagrywam to z PS3. Problem jest taki, że tutaj jest taki, powiedzmy, mały input lag, że wiecie, zaczyna się muzyka, ale jeszcze się nam mapa świata nie wczytuje. Ale tak oto prezentuje się nasza mapa świata i zaczynamy nasz pierwszy świat, The Dream Forest, z poziomem Pink Plant Woods. Bardzo charakterystyczną rzeczą też w Rayman 1 są właśnie takie ekrany ładowania, które moim zdaniem bardzo urozmaicają tę grę. W bardzo oczywiście pozytywnym słowa tego znaczeniu. No i zaczynamy nasz pierwszy poziom X. I teraz pewnie będzie pytanie do mnie. Pomidor, ale przecież niedawno mogłeś tutaj użyć pięści, tak jak to było przedstawione, zanim wczytałeś już swój save. Otóż jak widzicie, znaczy w sumie nie widzicie, bo nie mogę wam tego pokazać na kamerce. Ale teraz obecnie wciskam kwadrat i nie mogę użyć pięści. Pewnie się zapytacie dlaczego. Otóż nie mogę użyć tej pięści z tego względu, ponieważ Rayman jeszcze nie posiada mocy używania pięści. Ponieważ musimy to zdobyć w każdym razie. I ten charakterystyczny yeah! O, kolejne żyćko. Żyćko powiedziałem. Sorki, że się tak wyciszyłem, ale chciałem sobie po prostu posłuchać tego pięknego śpiewu ptaszków, bo jakoś lubię te odgłosy w Raymanie 1. Są bardzo fajne. Bardzo mi się one podobają. Ale dobra, jak widzicie, dostaliśmy się na samą górę do rundy bonusowej. W tej gierce mamy ich sporo i będę pokazywał je wam wszystkie. Żadnej rundy bonusowej nie ominę. I żeby dostać się do tej rundy bonusowej, to nie tylko trzeba dostać się, powiedzmy, do takiego sekretnego pomieszczenia w danym poziomie albo sekretnej ścieżki, ale też musicie potrzebujecie w zasadzie, nie musicie potrzebować, tylko potrzebujecie 10 tinksów. Czym są tinksy? Są to właśnie te niebieskie monety, jak to w sumie mogę nazwać, które zbieramy, i one są naszą walutą. Czyli innymi słowy, chcesz się dostać do rundy bonusowej? Nie ma sprawy, musisz mieć 10 tinksów.
Jeżeli masz poniżej 10, no to jasne jest to, że nie uda ci się dostać do rundy bonusowej. No i to też jest mój ulubiony w sumie taki soundtrack, o ile można to nazwać soundtrackiem. Tutaj oczywiście klatki. Magik nam w trakcie cutscenki tłumaczył, czym są klatki. Są tam uwięzione elektrony, które musimy ratować. Gra każe ci zebrać 101 klatek. Ale dlaczego ci każe zebrać 101, to o tym opowiem za chwilę. O, muzyczka się tutaj już zmieniła. Ciekawe, co to oznacza. Tak, ta oto wróżka to jest wróżka Betilla i ona nam wręczyła teraz naszą pierwszą moc, czyli moc uderzania pięścią. To właśnie był powód, dla którego tam zrobiłem takie, nie wiem, można by powiedzieć budowanie napięcia, coś takiego, budowanie klimatu. Fuck, nienawidzę z rana nagrywać, ale skoro mam możliwość, to z niej korzystam. Kolejny mój ulubiony soundtrack. I pierwsza klatka. Ale cóż, zadaniem w tej gierce jest właśnie pokonanie 18 poziomów, przy czym musimy skonfrontować się z różnymi bossami w tych światach, które na nas będą czekać, bo gra ma tylko 5 światów, co jest troszeczkę malutko moim zdaniem, ponieważ z tego co wiem, były też planowane inne światy, nawet był planowany jeden poziom pod wodą, który miał się dziać. Ale jako że Rayman w tej części boi się panicznie wody, no to niestety nie ma podwodnego świata, ani poziomu. A co jest troszeczkę przykre w sumie, bo... Znaczy, z jednej strony to trochę rozumiem, że Rayman boi się wody, no bo kurde, Rayman w tej gierce jest troszeczkę młody, no nie ukrywajmy. Porównajcie sobie wygląd Raymana z Raymana 2, a porównajcie sobie wygląd z tej gierki i możemy jasno dojść do wniosku, że on w tej części po prostu jest młodszy. W ogóle historia Raymana jest dosyć ciekawa, dlatego że okazuje się, że Rayman tak do końca to nie miał rodziców. Z tego co wyczytałem na jednej tam z Wikipedii, historia Raymana jest taka, że on wychowywał się samotnie i wróżki w sumie zaczęły się nim opiekować i tak jakby przejęły nad nim taką, można by powiedzieć, kontrolę. Jak nad własnym synem. Można by to tak powiedzieć. Oczywiście mogę gadać też głupoty, ale to mówię, wyczytałem na jednej z Wikipedii. Na tak zwanej, jeżeli chodzi o biografię Raymana. Aczkolwiek jeżeli się mylę, to również czekam na jakieś komentarze, które mogą mnie sprostować w tym wypadku. Więc pewnie jesteście ciekawi, jak ja poznałem tę gierkę. Otóż gierkę poznałem kiedyś, jak tata w sumie grał na playaku jedynce i parę moich kolegów. I pamiętam, że była to jedna właśnie z trudniejszych dla mnie gierek i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że była to gierka, którą praktycznie zrage-quitowałem. Niby kiedyś udało mi się przejść za dzieciaka mając 8 lat, ale niestety... Moje perypetie z przechodzeniem Raymana 1 kończyły się na tym, że każdy świat game overowałem oprócz Blue Mountains, dlatego że to jest najłatwiejszy w sumie świat w tej gierce. Przynajmniej ja tak uważam. No i mamy drugiego magika. Coś, co jest praktycznie dosyć często spotykane, dlatego że magik często się pojawia... No, w światach przynajmniej z parę ładnych razy. Aczkolwiek... Pierwszy i ostatni raz pojawia się tutaj w jednym poziomie dwa razy, dlatego że ten pierwszy raz, kiedy poszliśmy tam na samą górę, na tą rundę bonusową, to ten raz, powiedzmy sobie szczerze, mógł się troszeczkę nie liczyć, dlatego że on był bardziej takim przedstawieniem, co nas w grze czeka. Aha, ważna sprawa, jeżeli ktokolwiek będzie chciał przejść grę nie na 100%, to już od razu mogę powiedzieć, że jest to dosyć samobójczy pomysł. Biorąc pod uwagę, że Rayman 1 jest znany z tego, że każe ci zdobywać wszystkie klatki. Tak, nie żartuję, gra
nie ma czegoś takiego, że możesz sobie omijać klatki. Po prostu kiedy nie zdobędziesz wszystkich klatek, nie odblokujesz ostatniego bossa, jest to wymagane. Więc osoby, które chcą się podjąć tego tytułu, musicie jakby mieć to na uwadze. W ogóle historia też Raymana 1 jest dosyć ciekawa, dlatego że twórcy, czyli Ubisoft z Michelem Ancelem na czele, wydając tę gierkę, praktycznie tej gierki nie testowali. Serio, nie ma w ogóle żadnej wzmianki o beta testerach, po prostu Ubisoft nie zdawało sobie sprawy z tego, że oni wydali bardzo trudną gierkę, bo nawet nie próbowali jej testować. I poczekajcie chwilę, telefon. Halo? Okej, już jestem. Dobra, na czym to ja skończyłem? A, na tym, dobra. Jeżeli chcecie się podjąć gierki, to musicie brać pod uwagę to, że no nie możecie jej zrobić nie na 100%. No. I w taki oto sposób zdobyliśmy połowę klatek, dlatego że każdy świat i w zasadzie poziom mają po 6 klatek. Bierzcie to pod uwagę, ponieważ nie ma tutaj jakiejś wyimaginowanej liczby klatek. Po 6, co daje nam na te całe 5 światów 102 albo 108 klatek, coś takiego. Wiecie, ja słaby z matematyki jestem, więc dlatego nawet nie będę próbował tego dodawać w pamięci. No i dobra, odblokowaliśmy w sumie dwie ścieżki. Do góry oraz na prawo. Ta do góry z kapelusikiem oznacza jakby nasz taki punkt save'u, czyli możemy sobie tutaj zapisać. A na prawo oznacza kolejny poziom, do którego przejdziemy. Jest to nic innego jak Anguish Lagoon. W ogóle, może przejdę w końcu do tego, ponieważ powinienem to poruszyć na samym początku, ale jakoś nie poruszyłem, bo jak widzicie, chciałem wam tutaj wszystko na bieżąco wytłumaczyć co i jak, jeżeli chodzi o gierkę. Pomidor, dlaczego ty robisz V3 z tej gry? Co ci się V2 nie podobało, czy co? Technicznie tak. Mogę powiedzieć, że moje V2 trochę wyszło do dupy na przestrzeni tych lat, a przypomnę, że moje V2 było z 2015 roku i też z PS3, gdzie jeszcze moje filmy montowałem w Camtasia / Windows Movie Maker, dlatego że jeszcze wtedy w Movie Makerze trochę montowałem, robiłem tak trochę po połowie, przez co za bardzo troszeczkę sobie rozciągnąłem sam format filmiku, co wyglądało to dosyć, no nie powiem, że nie komicznie, ale to nie chodzi o żadne rozciąganie. Ten let's play też jest takim trochę pretekstem do zrobienia drogi do Raymana Redemption, bo jak wiecie, 19 czerwca, kiedy my teraz rozmawiamy, jest 16, czyli mam jeszcze 3 dni, wow. 19 czerwca wychodzi Rayman Redemption i chciałbym zrobić taką, powiedzmy, drogę do tego Raymana Redemption, żeby po prostu zrobić później wam let's play z lepszej wersji Raymana 1, dlatego że Rayman Redemption będzie miał, z tego co wiem, jakieś dodatkowe światy i będzie generalnie bardzo dosyć ciekawym fangamem, którego warto będzie ograć. I będzie to taki pierwszy let's play z... taki pierwszy oficjalny let's play z fangamu. Aha, i nie zdziwcie się długością odcinka, dlatego że prawdopodobnie przejdziemy sobie dwa światy na tym odcinku, żeby po prostu serię dosyć szybko zrobić i szybko ją odklepać. Ale z tą różnicą, że będę chciał jak najwięcej rzeczy wam tutaj przekazać. To, co będę mógł, to oczywiście powiem. To, co też zresztą pamiętam. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie Rayman miał wyjść na SNES-a. Nawet jakiś czas temu, dokładnie to 2 lata temu bodajże, wyciekł prototyp Raymana na SNES-a. I szczerze powiedziawszy, gierka naprawdę bardzo ładnie wyglądała, ale nie wyobrażam sobie pierwotnej wersji jako wersja na Atari Jaguar. Na SNES-a, bo w sumie najpierwotniejsza wersja to jest na Atari Jaguar, którą już nagrywałem na kanale i mogliście zobaczyć, że miała ona malutkie różnice. Więc komar, który nas teraz atakuje, to jest Bzit. I Bzit w zasadzie jest przyjacielem Raymana. Bo tak na dobrą sprawę to nigdy nie byli do siebie wrogo nastawieni, ale przez to, że Mr. Dark wykradł ten wielki proton, to większość stworów, większość, powiedzmy, takich zwierzątek, można by powiedzieć, że zwariowała i teraz jakby troszeczkę otacza ich ta zła energia. Ale jak widzicie, Bzit został pokonany, dzięki czemu teraz pogodził się z Raymanem i oni są znowu przyjaciółmi. Dlatego Bzit
powraca dopiero w Raymanie Revolution, którego w tym roku prawdopodobnie będę już nagrywał oficjalnie na swój kanał. Ponieważ Rayman Revolution, przynajmniej ja to tak uważam, jest dla mnie kanonicznym Raymanem dwójką. I lepszym Raymanem dwójką, jeżeli mam być szczery. Niestety nie uda nam się tutaj mieć 100%, dlatego że jak mogliście zobaczyć, coś ciekawego mogło przykuć waszą uwagę, kiedy zwiedzaliśmy sobie poprzednią sekcję. A mianowicie, a raczej dwie sekcje temu, mieliśmy coś takiego jak różowe kółeczko, które miało taki dziwny wyraz twarzy. Otóż to jest szkarłatny lum, który w zasadzie... Aj, pominąłem życie, kurde. Zawsze lubiłem to życie zdobywać, trudno się mówi, najwyżej tutaj wrócę kiedyś. Znaczy kiedyś, no w tym let's playu wrócę i wtedy zbiorę. Rayman będzie po prostu potrzebował mocy łapania się tego szkarłatnego luma. Na chwilę obecną tego nie posiadamy, więc niestety nie możemy się go złapać. Co za tym idzie, nie będziemy mogli zdobyć naszych klatek. A raczej naszej klatki, która tam na nas czeka. Z takich dosyć ciekawych i dosyć bardzo znaczących różnic to w wersji na PC są ekstra loadingi, gdzie na przykład mamy coś takiego, że jakaś tam, wiecie, dodatkowa animacja z Bzitem czy coś takiego. No tutaj niestety w tej wersji nie ma, więc troszeczkę to jest biedniejsza wersja pod tym względem. Ogólnie mówiąc o wersji na PC-ta i wersji na PS1, to te dwie wersje mają takie minimalne dosyć różnice. Przede wszystkim to, że wersja na PC Raymana 1 ma niektóre sekcje, których nie było w Raymanie na PS1. No i też takie na przykład dosyć ekstrasy, jak na przykład właśnie Tinksy, które układają wam, nie wiem, napis extra albo coś jeszcze innego. Generalnie, no mówię, polecam wam ograć sobie wersję PC-tową, żeby zobaczyć te zmiany. Albo polecam też obczaić mój let's play, bo robiłem let's play... Czekajcie, ile to teraz było? 4 lata temu robiłem z wersji na PC. Ewentualnie mogę wam polecić walkthrough Haruki Tavares, bo ona tam też pokazała dużo wersji Raymana 1. Dobra, bagna zapomnienia. Ruszamy. Trzeci poziom z 4. Bo nie wspomniałem wam o tym, ale pierwsze dwa światy mają po 4 poziomy. Od trzeciego świata weszła troszeczkę inna zasada, pokazująca, że jednak no światy mają tylko 3 poziomy. Więc ten Raymano podobny gostek to jest Tarzan. Czyżby nawiązanie do Tarzana? Disney, możecie pozwać Ubisoft za to. Ale tak, Tarzan dał nam moc, która jest dosyć ciekawa, ponieważ nie jest to żadna ulepszona pięść, żaden inny specjalny atak. Zresztą, zobaczcie sobie sami, co teraz się stanie. Nie! 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 O nie! Dobra, dobra, jest! Jest! O kurde, co to było? No, w każdym razie. Jest to moc sadzenia nasion. Nasienia, które w zasadzie pozwolą nam dostać się na samą górę, bo jak widzicie, woda nas teraz ściga. Muzyka, która w sumie leci, jest bardzo fajna, mega klimatyczna, bardzo ją lubię, jest to jeden z moich ulubionych soundtracków. Aczkolwiek problem z tą muzyką jest taki, że ona w zasadzie przedstawia... z jakieś 20% sytuacji, kiedy woda nas goni. Bo jeszcze ta muzyka leci w jednym poziomie i chyba jeszcze w drugim poziomie, z tego co pamiętam. Ale jest to dosyć zaskakujące, bo to trochę przedstawia, jakby, nie wiem, woda była jakimś mrocznym czymś w serii Raymana. W sumie to trochę się zgadza, ponieważ Rayman, kiedy wchodzi w kontakt z wodą, to po prostu traci swoją energię. Miałbym teraz 17 żyć, ale jako że dałem dupy, to nie mam 17 żyć. Oj, w tym poziomie będzie jedna przestrana runda bonusowa. Ja wam ją pokażę oczywiście. Ciekawostka, w wersji PC to tło byłoby zupełnie inne i siema Przemek Ratchet, pozdrawiam ci serdecznie. Tak, byłoby zupełnie inne tło. Takie bardziej jaśniejsze, coś takiego.
I tam przy tych ziomkach, przy tych łowcach, których tam zrzuciliśmy te śliwki, to byłaby klatka, która jest ekskluzywnie pod wersję PC. Nie mam pewności co do Atari Jaguar, bo szczerze powiedziawszy, w momencie kiedy przestałem nagrywać już Let's Play z wersji na Atari Jaguar, to trochę pozapominałem, więc nie pamiętam, czy tam też była ta klatka, czy to było tylko ekskluzywnie wersji na PC. Zanim mi powiecie, dlaczego górą nie poszedłem, to już was tutaj ostudzę. Mianowicie, gdybym poszedł górą, to ta klatka by się nie pojawiła. Tak, Michel Ancel wraz z Ubisoft bardzo lubili trollować tutaj. Mianowicie, ta gra jest bardzo znana z tego, że musisz robić jakieś czasami wyimaginowane rzeczy tylko po to, by klatka się pojawiła. Na przykład to jest mega trollujące, bo jest jeden poziom w trzecim świecie, gdzie musisz zrobić po prostu taki troll. A mianowicie masz coś takiego jak przepaść. No wszyscy wiemy, co to jest przepaść. No nie muszę chyba takich oczywistości tłumaczyć. I jest tam po prawej stronie od tej przepaści taka jedna dróżka, która cię jest w stanie zabrać na następną stronę. Co jest dosyć bardzo ważne w tej sprawie, to to, że żeby odblokować klatkę, musisz spaść w przepaść, ale w ostatniej sekundzie się złapać, ponieważ wtedy magiczny sposób w tym pustym obszarze pojawia się klatka. Nie wiedzieć czemu taki Ubisoft zrobił, czemu tak Michel Ancel robił, to nie mam zielonego pojęcia. Niemniej jednak jest to dosyć chamski troll, nie powiem, że nie. Aha, fajnie, dobra. Czyli pewnie będę musiał Tinksy sobie zabrać do tej rundy bonusowej. No to tylko 5, no to myślę, że będzie mi akurat starczyć. Ważna sprawa, w wersji PC-towej, tak, tutaj też w sumie stanę i wam to wytłumaczę. Właśnie w tym miejscu pojawiłaby się parę Tinksów na prawo i tam byłaby specjalna platforma, która zabrałaby cię do ekskluzywnej klatki tylko dla wersji PC. Mam nadzieję, że to wszystko w fajny i ciekawy sposób tłumaczę, bo staram się to w jak najlepszy sposób wam wytłumaczyć, żebyście mieli mniej więcej tego obraz. No, i teraz Magik nam pokazuje 10 Tinksów! Bo inaczej nie wejdziesz do rundy bonusowej, cieciu. Oczywiście ważna też sprawa jest taka, że w wersji... What? A ta muzyka tutaj normalnie powinna lecieć? Szczerze nawet nie pamiętam, czy ona tutaj leciała. Nie, no serio, możecie mnie zastrzelić, ale serio nie pamiętam. Ważne jest to, że mamy wszystkie klatki. Chciałbym to jakoś inaczej zrobić, ale się nie uda. Trudno. To będę miał backtracking do tego poziomu, do tej rundy bonusowej. Trudno się mówi. W każdym razie, ciekawa sprawa, raczej taka ciekawostka bardziej bym powiedział, ale nie ciekawa ciekawostka, tylko wiecie, po prostu ciekawostka, ale zanim to powiem, to zapiszę. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale w wersji PC jest jeden dialog, który został, nie wiem czy wykasowany, nie wiem czy nie został on dodany, w każdym razie jest jeden ekskluzywny dialog, jeżeli chodzi o Magika. Otóż w momencie, kiedy on pokazywał te 10 Tinksów, to w wersji PC byłby ekstra. Znaczy byłby ekstra. Po prostu on co nam powie, to 10 Tinks, please. Czyli wiecie, 10 Tinksów, proszę. Ja nie wiem, czemu to się w wersji na PS1 nie pojawia. I to mnie troszeczkę zastanawia, jeżeli mam być szczery. Będę musiał sobie jakieś wody, kurde, nalać, ponieważ jak mam jeszcze Bandland przejść w tym świecie, kurwa. Co ja gadam? W tej sesji? No to będzie dosyć ciekawe i zastanawiające, jak to wszystko się potoczy. O mój Boże! Nie lubię tej sekcji. Bardzo nie lubię tej sekcji. Ale cóż, na szczęście klatki ci się zapisują, tak więc nie musisz się o to martwić. Więc jak sobie zginiesz, to nie musisz się martwić o to, że klatki nagle z dupy ci wrócą. Ponieważ gdyby coś takiego było, to uwierzcie mi, nikt by w tę grę nie grał. Nikt.
bo nikt by nie chciał grać w tak ekstremalnie trudną grę. Wtedy nie masochiści. Taka jest prawda. Ale hej, dopiero pierwsza śmierć. Więc to jest i tak dobry wynik. Bo tak jak kiedyś grałem za dzieciaka i jeszcze zanim zacząłem swoją karierę na YouTubie, to można by powiedzieć, że ja potrafiłem game overować w The Dream Forest. I to nie tylko w tym poziomie, ale na przykład w Bagnę Zapomnienia, czy też w Anguish Lagoon. Już nawet nie wspomnę o Pink Plant Wood. W ogóle powiem wam szczerze, możecie się z tą opinią zgodzić, możecie się z tą opinią nie zgodzić. Mimo że jestem fanem Raymana dwójki i trójki, zwłaszcza trójki, to soundtrack Raymana jedynki jest chyba najpiękniejszy i szczerze trochę żałuję, że seria trochę poszła w inną stronę, bo jeżeli mam być szczery, to jeszcze Rayman dwójka był planowany w stylu Raymana jedynki i trochę szkoda, że nie wyszedł ten prawdziwy Rayman 2 w 2D. Czemu mam wrażenie, że ta muzyka jest troszeczkę zbyt wesoła jak na klimat panujący w tym poziomie? W ogóle nie opowiedziałem wam o tych ziomkach, które tutaj teraz tak atakujemy. To są antytunki, nie są to elektunki, które ratujemy z klatkach, to są antytunki, czyli takie totalne przeciwieństwo. Takiego radosnego elektunka, który się cieszy. One są oczywiście reinkarnacją Mr. Darka. Nie musiałem chyba tego za bardzo tłumaczyć, dlatego że myślę, że się domyśliliście w tej kwestii. Jakby ktoś się pytał, to nie jest żaden błąd emulatora, że są teraz te śpiewy ptaszków i ogólnie tych zwierząt. Po prostu gra ma coś takiego, że czasami włączy ci się soundtrack, a czasami po prostu są sekcje, gdzie soundtracku nie ma. Aha, nie wytłumaczyłem wam jeszcze jednego pewnego znaku, który mogliście dostrzec w momencie, kiedy zaczynamy każdy nowy poziom. Znak ze strzałką w lewo. Myślę, że jest to coś, co raczej domyślilibyście się, co oznacza, ale dla osób, które nie wiedzą, tutaj szybkie sprostowanko. Znak ze strzałką na lewo oznacza to, że możesz sobie wyjść z poziomu. Ważna uwaga, ten znak pojawia się tylko w pierwszej sekcji każdego pierwszego poziomu. Znaczy każdego poziomu, to chciałem powiedzieć. Kiedy zaczynasz drugą sekcję, to ten znak już się nie pojawia, co oznacza, że już musisz przejść poziom do końca. I czasami są takie sytuacje, gdzie na przykład potrzebujesz danej mocy, ale nie masz jej, przez co nie masz możliwości zdobycia klatki. I przez to troszeczkę też nie ułatwia tej gry, dlatego że musisz wtedy cały poziom przechodzić. Dlatego że w momencie, kiedy klatka pojawi się w piątej sekcji na 6, to niestety musisz cały poziom od zera przechodzić, ponieważ nie będzie tego znaku, który pozwoli ci cofnąć się albo po prostu wrócić do mapy świata. Ta sekcja mega mi sprawiała problem kiedyś. W sensie z tym łowcą, który również powraca w Raymanie Origins, ale szczerze ich wygląd wolę w Raymanie jedynce. Jakoś bardziej mi się podoba. Tak czy owak, sprawiał mi on kiedyś problem. I to nie jeden problem, a dwa problemy, hehe. No dobra, czas na przedostatnią sekcję z tego pierwszego świata. I będzie to dosyć ciekawa sekcja. A mianowicie jesteśmy ścigani. Ale przez kogo ścigani? Zaraz zobaczycie. No tutaj widzę, że kolczaste śliwy na nas spadają. Uważaj, Rayman. Tak, Bzit nas ściga. Moi kochani, jednak oni się chyba nie do końca pogodzili. Nie, no oczywiście wiecie, że to jest troll. Nie, tak naprawdę to nie ściga nas Bzit, tylko Mosquito, albo po prostu komar. I nie jest on jakby powiązany jakoś super z Bzitem. W sensie, może to być jakaś rodzina, ale on akurat ściga nas dlatego, że... Zresztą zobaczycie sami, co ja wam będę spoilerował.
Ale dziwi mnie fakt, że Ubisoft zapomniało go pokolorować. Bo to troszeczkę daje takie mylne spostrzeżenie, że jakby serio nas ten bzit ścigał. W ogóle powiem wam coś, co mi się mega podoba w wersji na PS1, co troszeczkę średnio mi się podoba w wersji na PC-ta. Mianowicie to, że każda sekcja ma nowy taki jakiś soundtrack. W sensie, nie zrozumcie mnie źle. Muzyki, które lecą w świecie The Dream Forest, czy tam nawet w Bandland, czy w jakimś innym świecie, wiadomo, są wszystkie takie same i nie ma tutaj do czego się przyczepić. Ale chodzi o to, że w wersji na PS1, kiedy zaczynasz nową sekcję, to włącza ci się nowy soundtrack. W wersji na PC, nie wiedzieć czemu, zrobili coś takiego, że wszystkie soundtracki lecą ci po kolei. I to jest troszeczkę dziwne dla mnie. Wersja PC-towa oczywiście ekskluzywnie miała tutaj pewną ścieżkę. Coś ala taki mini most, czy coś takiego, z tego co dobrze pamiętam. Wow! Mogłem się skąpać w tej wodzie, tak szczerze. Ale się nie skąpałem, więc jest wszystko git. I przy okazji sobie żyćko zebrałem. I to jest bardzo fajne. I zaczynamy konfrontację z niejakim Mosquito. Po prostu komarem. On ma już troszeczkę więcej żyć niż nasz bzit. Bo ma ich koło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 żyć. No to jest całkiem sporo. O 6 żyć więcej od bzita. No ale dobra, jak widzicie, jego walka nie jest jakoś super ciężka. On po prostu będzie nas atakował śliwkami. I co jakiś czas po prostu będzie zmieniał taktykę, bo będzie brał coraz to cięższe śliwki. Na początku zaczął od tych żółtych, czyli tych takich, wiecie, malutkich. A teraz bierze cięższy kaliber, czyli czerwone. W ogóle sceneria mi się podoba tej walki. Szkoda, że nie było żadnego poziomu wzorowanego na tą scenerię. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest kolejna taka skasowana rzecz z Raymana 1, że miał być poziom o podobnej scenerii. Taki platformowy, a nie walka z bossem. Ale to równie dobrze mogę sobie zmyślać lub nie wiadomo co dopowiadać. Ale muzyka tutaj jest mega epicka, nie? Mega mi się ona podoba. Woo! Ogólnie zasada też w tym let's playu będzie taka, że będę backtrackował do światu w momencie, kiedy będę miał wszystkie moce. Tak więc wcześniej nie będę backtrackował, więc zaraz po pokonaniu Moski to lecimy na drugi świat. To od razu wam mogę już zapowiedzieć. Wow! Mamy porówno, po dwa życia. W ogóle widzę tutaj dziwną rzecz zgliczowaną, mianowicie... to nie jest... Ja tego jakby nie odkryłem dopiero teraz, bo ja to już wiem od paru ładnych lat. Tak, lubię się powtarzać z tym ładnym. Ale spójrzcie sobie na pasek zdrowia. Przecież tam widać, że bzit za jakby tą takim obramowaniem ma jeszcze... te takie żółte, naświetlone, ten... No coś tam jest naświetlone, jakby to wyglądało, jakby wiecie, miał mieć trochę więcej żyć. No ale cóż... Znaczy nie, bzit, Jezu, Mosquito, serio ja na Mosquito powiedziałem bzit? What the fuck? Sam mówiłem, że to nie jest bzit, a sam popełniłem ten kardynalny błąd, ja pierdzielę. No ale niestety Mosquito się z nami już nie pogodził. Smutne. No okej, dobra. Teraz dostaliśmy moc łapania się różowych kółek. W zasadzie to mogę na to mówić szkarłatne lumy, chociaż Rayman 1 nigdy nie powiedział, że to są szkarłatne lumy, ale już możemy polecieć, powiedzmy, tłumaczeniem Raymana 2, okej? Okay?
No ale dobra, dostajemy się tutaj i w ten oto sposób kończymy z The Dream Forest. Niestety nie na 100%, ale spokojnie, zrobimy tutaj 100%. W taki oto sposób pierwszy świat można by powiedzieć, że mamy chwilowo ukończony. I warto byłoby sobie w razie co zapisać, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem wersja cyfrowa Raymana jedynki też nie nawali, bo czasami może tak być, nie mówię, że nie. Okej, okay. Skoro formalności mamy za sobą, to czas na świat numer 2, Bandland. Zaczynając z Bongo Hills, z naszym pierwszym poziomem. I mogę wam zdradzić to tu i teraz, że Bongo Hills nie zrobimy na 100%, dlatego że jest tam parę klatek, które nie możemy zdobyć. W zasadzie to jedna. O, Jezus Maria. To jest piękny soundtrack, jeżeli chodzi o Bongo Hills. Jakbyście się pytali, to ten soundtrack nazywa się Harmony, czyli po prostu na polskie Harmonia. Ogólnie ciekawostka, w wersji na PC i na DSi, a raczej na DS-a, ogólnie byłaby tutaj jedna ekskluzywna ścieżka, która jest ekskluzywna tylko pod te dwie wersje. Mianowicie Rayman nie zaczynałby na samej górze, tylko na samym dole. Czyli byłoby coś takiego, że byłaby taka ścieżka, która zahaczałaby oczywiście o mostek. I tam byłoby parę łowców i chyba jedna klatka, o ile dobrze pamiętam. Niestety tutaj pewności nie mam, więc Kapibarze, ty jesteś znawcą wersji na PC, więc ty będziesz wiedział co i jak. Ćma, której chyba większość osób nie lubi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jak mogliście zobaczyć, też była wróżka, która nas pomniejszała. Ona dosyć często będzie się pojawiała w tej gierce, więc bierzcie to pod uwagę, dlatego że ona jest specjalnie zrobiona pod te właśnie sekcje, gdzie Rayman będzie musiał po prostu się zmniejszyć i przedostać się przez różne zakamarki. Tylko po to, by, nie wiem, zdobyć jakąś klatkę, życie, etc. Zawsze się bałem tych rąk uderzających o te niby bębny. Czemu mówię niby bębny? Dlatego, że tutaj żadnych bębnów nie ma, no ale okej. Niech gierka myśli, że ma jakieś tam bębny. Bębenki, chyba uszne co jedynie. O, tutaj jest bęben, o którym mogłyby te cymbały uderzać. No ale okej, nie będę narzekał. Aha, i moc łapania się szkarłatnych lumów też pozwala nam łapać życia. Bierzcie to też pod uwagę. Jestem ciekaw, ile już nagrywam, ale pewnie wyjdzie zaraz koło tych, nie wiem. Na pewno nie godzina. Wątpię w to, że to jest godzina. Jeszcze nie lecimy do przodu, dlatego że za nami pojawiło się życie. Pamiętacie, jak wspominałem wam o chamskich trollach przez twórców? No to to jest między innymi tego przykład, bo kto by się domyślał, że trzeba stanąć na tego marakasa, żeby tutaj się z tyłu życie pojawiło. No kto by się o tym domyślał? No raczej nikt. I tak na takie rzeczy będę zwracał uwagę. I zanim obrońcy, powiedzmy, pojawią się w sekcji komentarzy, którzy mówią, ale gry powinny być trudne. Zgadza się, powinny być trudne. Ale nie aż w taki sposób. W sensie, ja nie uważam, że Rayman 1 jest jakoś szczególnie trudną grą, ponieważ, bądźmy sobie szczerzy, ja w tę gierkę ogrywałem już sporo. W sensie, ogrywałem się sporo w tę gierkę. I prawda jest taka, że jest takie przysłowie, które mówi o tym, że kiedy przechodzisz coś trudnego x razy, to to trudne z automatu staje się dosyć dla ciebie łatwe. Ja mam tak właśnie z Raymanem 1. Bo kiedyś spokojnie mógłbym powiedzieć, że Rayman 1 jest najtrudniejszą grą. Ale teraz? Błagam was. Są trudniejsze gry. Cuphead na przykład. Dobra. Na razie idzie wszystko dobrze. Zgodnie z planem. Jeszcze poziomiku nie kończymy. Ponieważ kolejny troll oczywiście ze strony twórców. Kiedy przeskoczysz znak z wykrzyknikiem kończący ci sekcję, jak i poziom,
to tutaj pojawia się chmurka. O, właśnie tutaj. Mówię, jest to takie chamskie trollowanie ze strony twórców, ale z perspektywy czasu patrzę na to z takim przymrużeniem oka już. Chcieli zrobić trudną grę? To mają trudną grę. Jest jedna klatka, która technicznie nie powinna być przez ciebie zdobyta, ale ja wam pokażę, jak ją zdobyć. Nie jest to jakiś super sequence break, ale wiele let's playerów pomija jakby to i to mnie troszeczkę dziwi, dlaczego. Bo ja nie musiałem nawet żadnych, nie wiem, angielskich poradników ani nic oglądać, po prostu sam to odkryłem, co jest dosyć ciekawe. Bo kiedyś sobie grałem i całkiem przypadkowo to odkryłem. Jest to właśnie w tym poziomie, czyli w Bongo Hills. Wzgórzach Bongo. O, teraz fajny tutaj soundtrack też się załącza. Ciekawostka, w wersji PC byłaby tutaj ekskluzywna klatka, która pojawiłaby się właśnie tutaj za tymi kolcami. Tam trzeba byłoby się po prostu dostać wyżej. Ale oczywiście... A nie, przepraszam, nie tutaj. Wróć. To byłoby o w tamtym miejscu, tu, tam u góry. Bo tam jest, jak widzicie, taka szpara, która pozwala wam pozwala. Ta szpara w wersji na PS1 pozwalałaby tam dostać się, powiedzmy, do klatki, która by oczywiście tam była. Ale jako, że jej nie ma, no to szpara została zablokowana. Oj, dobra, jest P. Auć. Sorki, że ja się tak wyciszam, ale w sumie tak troszeczkę też się tutaj skupiam. Mam nadzieję, że w ogóle wam się prowadzenie tego let's playa podoba, bo serio chcę to zrobić jak najlepiej. Cały czas nawijam o gierce, więc to jest najważniejsze dla osób, które lubią słuchać, jak ja pierdzielę tylko o gierce. Aj, nie udało mi się pewnego tutaj glitcha zrobić. Bo mianowicie tym marakasem jesteśmy w stanie dostać się dalej od tej ćmy. I w sumie może spróbuję to zrobić. Spadnę. Będzie mnie to kosztowało oczywiście moje zdrowie, ale trudno się mówi. Czego się nie robi dla takiego zgliczowania. Nie ma tutaj tego. Cholera jasna. Oj. Dobra, było to po prostu głupie. Po co ja to robiłem? To była bezsensowna śmierć. Bo trochę chciałem przykozaczyć, nie powiem, że nie. Ale no niestety nie udało się. I gra niestety to wykryła, że chciałem przykozaczyć. W ogóle może porozmawiamy sobie o tym itemku, który zdobywamy w trakcie gierki, czyli literka P. Więc literka P to jest skrót od powers, czyli od moc. I jak widzicie, gra ma taki podwójny system żyć, dlatego że mamy tutaj razy 20, co oznacza nasz rzeczywisty stan żyć, czyli mamy 20 ich, oraz literka P, która zwiększa nam pasek zdrowia z 3 kropek na 2 kropki. I nie ma więcej. Nie ma, że na przykład masz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tylko masz po prostu tyle, ile masz. Wersja na DS-a jest dosyć dziwną wersją, dlatego że w wersji na DSi możesz mieć więcej niż 5, bo w sumie nawet gierkę zaczynasz chyba z 5. I kiedy zdobywasz literkę P, to możesz mieć ich aż 12, co uważam, że jest zbyt łatwe jak na taką gierkę. I dlatego ja trochę nie lubię wersji na DSa. Tak samo jak po zdobyciu 50 tingsów nagle masz życie i to jest też dla mnie bez sensu. Dobra. W wersji PC tutaj byłaby oczywiście chmurka albo szkarłatny lum, który pozwoliłby ci się dostać na samą górę. I tam u góry byłoby po prostu napis ekstra czy coś takiego.
i byłaby ekskluzywna klatka tylko w wersji na PC. Tam nawet mamy szkarłatnego luma, który pozwoliłby nam się dostać do klatki, która jest tutaj. Ale niestety nie dostaniemy się tam, dlatego że potrzebujemy innej mocy. Przez co niestety będziemy musieli tutaj zrobić backtracking. Och well. W ogóle te odgłosy albo ta taka muzyczka, która sobie w tle leciała, jest mega spoko. Bardzo klimatyczna, bardzo ją lubię. Trochę brakuje mi tego, że w wersji na PC tego nie ma. I biały ekran. Już nie ma mody na niebieskie ekrany, na te, wiecie, niebieskie ekrany, które powodują ci, że komp musi być natychmiastowo zrestartowany. Albo czerwone ekrany, które zwiastują wirusa. Mamy teraz białe ekrany. Okej. Oczywiście każda runda bonusowa staje się trudniejsza. W sensie, co ja gadam w ogóle, jaka każda? Nowa runda bonusowa, albo każda nowa runda bonusowa staje się stopniowo coraz trudniejsza i na przykład tutaj już mamy elementy ślizgające, czyli po prostu te platformy, które występują w Bandlandzie. No i jak widzieliście, ona nie była jakoś super trudna, ta runda bonusowa, dlatego poradziłem sobie bez problemu. Pamiętam, jak kiedyś w 2014 roku oglądałem Let's Play Toma Bowley. Mega fajny Let's Play z Raymana 1. Szkoda, że już niestety nie jest on dostępny, bo z tego co wiem, Tomek skasował swój Let's Play. A wielka szkoda, dlatego że był mega fajny i mega mi się przyjemnie oglądało. Trochę szkoda, że w Polsce mało Let's Play z Raymana 1, bo ludzie bardzo wyznają kult Raymana Origins i Legends, co dla mnie jest troszeczkę głupie, bo to troszeczkę daje takie hej, 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 dobra, Rayman Origins to wiadomo, że to jest Rayman początki, jest to wzorowane na Raymanie jedynce w jakimś tam małym stopniu. Ale no kuźwa. Rayman 1 to jest troszeczkę klasyk i dziwi mnie fakt, że w Polsce ludzie się albo boją tej gry nagrywać, albo po prostu nie wiem. Nie wiem, dlaczego ludzie po prostu nie nagrywają tego w Polsce za często. Bo tak, spójrzmy prawdzie w oczy, no, jest mój Let's Play. W sumie moje 4 let's play, nawet 5 let's play. Tam wiem, że CD bodajże nagrywał. Bo pamiętam, że nawet oglądałem. Też robił tam po dosyć długie maratonowa... Kuźwa. Tak to jest, kiedy chcesz powiedzieć słowo, które zaraz zapominasz. Po prostu taki miał ogromny maraton. No bo wiecie, odcinki po 50 minut tam były albo po 40. Ale trochę szkoda, że ludzie się trochę boją nagrywać tej gry. No szkoda. Dobra, zjeżdżamy w dół. Teraz wam pokażę klatkę, którą możemy zdobyć od razu. Nie musimy tutaj wracać po dwie klatki, tylko możemy wrócić po jedną klatkę. I naprawdę dziwi mnie fakt, że let's play'e, które oglądam, które w zasadzie oglądałem, niestety nie pokażę wam raczej tego, dlatego że żeby zdobyć 90 lub 99 żyć, to w tej gierce no lepiej nie ginąć. A ja już zginąłem z 3 razy, z czego poprzedni raz, nie licząc tego, to był przez moją własną głupotę. Dobra, po lewej stronie mamy wróżkę, która nas zmniejsza i po prawej zresztą też, więc technicznie potrzebowalibyśmy tutaj właśnie tej mocy, która pozwoli nam zdobyć tamtą klatkę w poprzedniej sekcji. Ja wam coś pokażę. To jest gówno prawda. Jak widzicie, możecie normalnie dostać się tutaj i nie potrzebujecie tej mocy. Rayman spokojnie jest w stanie się tutaj dostać. W wersji PC-towej tam na dole chyba byłoby życie, z tego co dobrze pamiętam. Bo tutaj jest chyba tylko literka P. Ta, nie ma tutaj życia. W wersji na PC byłoby tutaj życie.
Kurde, zapomniałem, że mam tylko 3 kuleczki zdrowia. Oj, to się źle dla mnie skończy. W ogóle co oczy strzelające piorunami robią w świecie, gdzie są bongosy i tak dalej? To mnie mega zastanawia. Ale dobra, udało mi się uciec. Chwała Bogu. Okej. Mamy to. I teraz zjeżdżamy w dół. Oczywiście będąc małym Raymanem też będziemy mieli mały problem. Bo Rayman przez to, że jest mniejszy, to trochę wolniej skacze. I to jest sekcja, do której się teraz dostaniemy, dzięki czemu będziemy mogli zdobyć klatkę. Kuźwa, myślałem, że Rayman spadnie, ja pierdzielę. I to jest niestety problem z tą gierką. W sensie trochę problem z Raymanem, dlatego że Rayman w tej gierce po prostu... Nie wiem, jak wam to zobrazować. Po prostu trzeba na Raymana zawsze brać poprawkę, jeżeli chodzi o naszego tutaj rozczłonkowanego przyjaciela. W ogóle taka ciekawostka produkcyjna. Rayman miał kiedyś mieć koniczyny. Kończyny, nie koniczyny, ja pierdzielę, co? W sensie, że jego... Powiedzmy... Jego ciało miało być bardziej uzupełnione, czyli miał mieć tam, powiedzmy, wiecie, takie kolana i tak dalej, ale twórcy stwierdzili, że nie będą się w coś takiego bawić, dlatego że model Raymana wtedy byłby zbyt wysoko ważący, coś takiego. Po prostu byłyby problemy na konsolach i na różnych sprzętach. Checkpoint! Jest taka gra jak Rayman Designer, może wiecie, może nie. Czyli jest to po prostu Rayman 1, który pozwala wam tworzyć własne poziomy i własne w sumie poziomy, no. Zostańmy przy poziomach, już nie będę tutaj wymyślał. Tak to jest, kiedy chcesz się skupić na gadaniu i nagraniu jednocześnie, no ale niestety trzeba liczyć się z tym. 4 fejle w tej sesji. Zapowiada się naprawdę ciekawy let's play. Tak czy siak. Fuck, co ja... Kurde, przecież... Ale ja debil jestem, przecież ja tak nie przeskoczę, ja pierdzielę, no. Dobra. Okej, mamy to. Kurde, Jezu, jak ja nie lubię właśnie tutaj... Tych przeszkód, tych kolców. Tych kolczastych cosiów, kuźwa. Kosztowało mnie to z 5 faili co najmniej. Nie no, z 3 faili, ale już mam 5 faili sesjowych, że tak powiem, bo 5 razy życie straciłem. Tak czy siak w ogóle nie pogadaliśmy o stopniach pięści, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w tej gierce mamy 3 stopnie pięści. To jest ta zwykła pięść. O, ta co teraz widzicie, ta najzwyklejsza, czyli ona słaby damage zadaje. Sami zresztą widzicie. Łowca bierze co najmniej na 3 hity. Jest ulepszona normalna złota pięść, czyli tą, co teraz mam, tylko że o kolorze złotym. Jest szybka złota pięść i szybka zwykła pięść, co daje nam 4 różne rodzaje pięści. I nie muszę chyba mówić, że każda z tych pięści jest na swój sposób lepsza. Po prostu są inne te pięści. Tak to chciałem powiedzieć, tak to chciałem w piękne oto słowa ubrać. Pięknie zaczęliśmy ten poziom, nie powiem, że nie. Tak czy siak jest to miniboss. Znaczy, miniboss. Proszę was, to ma być miniboss. Jest to po prostu postać, która se stoi i w zasadzie atakuje. Czyli po prostu czerwony robot. On nie ma jakiejś specjalnej nazwy, po prostu to jest czerwony robot.
What? Dobrze! Zdobywając życie, to w ten oto sposób też uzupełniamy sobie te kuleczki zdrowia. Jak zresztą mogliście zobaczyć, bo miałem praktycznie tylko jedną kuleczkę zdrowia, ale kiedy zdobyłem życie, to mi się oczywiście wyzerowało, dzięki czemu mam teraz już 5 ataków. Mogę przyjąć na siebie. Tam na dół nie schodzimy, ponieważ tam jest tylko literka P, którą już i tak zdobyłem. No i myk! Mamy to! Yes! O mój Boże, to dopiero pierwszy poziom. Widzicie, to jest jeden z najdłuższych poziomów w Bandlandzie, dlatego że teraz, przechodząc teraz następny poziom, to będziemy mieli bodajże 4 sekcje. Kolejny poziom będzie miał tylko 2. I ostatni poziom też będzie miał 2 i boss. W zasadzie to jedno mi boss. To chciałem powiedzieć. No dobra, zapisujemy sobie w razie co. I czas na Allegro Presto. Ja pierdzielę, to będzie dopiero hit. Oj, nie mogę się już tego doczekać. Dawaj mi z tym poziomem. Tutaj możemy technicznie zrobić 100%, technicznie. W praktyce nie powinniśmy, ale ja wam coś pokażę. Przeskoczę sobie oczywiście ten znak, lepsza pięść. Daj mi jeszcze złotą lepszą pięść. To już będę miał wszystko bardziej pod kontrolą. Cofamy się do początku i jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem to zrobić. Trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ jest to jeden sequence break, który warto zrobić. Do zebrania oczywiście wszystkich klatek. Ta muzyka mnie wcale nawet nie uspokaja. Powiem szczerze, że jak byłem mały, to się trochę bałem tego soundtracku. Ten soundtrack mi się naprawdę kojarzy z czymś nie do końca fajnym. Fuck, nie udało się, najgorzej. Może się uda z powrotem dostać. Bardzo bym chciał. Aj, dobra, stracę życie, ale przynajmniej może uda mi się zrobić ten sequence break. Mam taką szczerą nadzieję. Tak więc, moi drodzy, myślę, że cięcie. Yes, udało się, moi drodzy, udało się. Nareszcie, kurde, patrzcie, ile żyć musiałem stracić, żeby się tutaj dostać. Jezus Maria. Dobra, mamy to za sobą. Przynajmniej nie będę musiał tutaj wracać. I do 2 kolejnych poziomów w Bandlandzie. Swoją drogą, ten poziom jest dosyć często nazywany przez internautów jako poziom, który jest ochoczo nazywany jako fabryka żyć, dlatego że tutaj łatwo można zdobyć sporo żyć przez to, że jest dużo thingsów na mapce, przynajmniej w tej pierwszej sekcji. Stąd też jest takie, powiedzmy, przeświadczenie, że jest to fabryka żyć, a raczej taka farma żyć niż fabryka. No i teraz sekcja, która za dzieciaka powodowała u mnie ostry rage. Mianowicie te trąbki, które chcą cię odbić, bo musisz to tak skoki odmierzyć, żeby dostać się po prostu jeszcze wyżej, ponieważ tam u góry czeka na nas dalsza część tego poziomiku. I musisz to idealnie, że tak powiem, te skoki odmierzyć. O, właśnie coś takiego. Dawaj. Ja oczywiście sobie żyćka nadrobię, dlatego że mam jeszcze jedną rundę bonusową. Ta, jedną rundę bonusową, więc no. Więc coś tam nadrobię sobie.
Tutaj w wersji PC byłoby jeszcze dodatkowe piętro, które u góry trzymałoby ekskluzywną klatkę, tylko i wyłącznie w wersji na peceta. I tak nie zapomnę o tej klatce. Jeszcze tylko dwie. Spokojnie, Pomidor, to już niedługo koniec. To już niedługo koniec tego okropnego świata. Tak szczerze to uważam, że twórcy troszeczkę zwalili, jeżeli chodzi o kolejność światów, bo uważam, że Bandland powinien być moim skromnym zdaniem jako trzeci świat, dlatego że trzeci świat w porównaniu do Bandlanda jest po prostu łatwiutki. Serio. To każdy wam powie. Tutaj też jest chamski troll ze strony twórców, ponieważ trzeba było skoczyć na tego bongosa, by tutaj z tyłu klatka się pojawiła. Ta, na takie rzeczy będę zwracał uwagę. Sorry. Ale jest to przedostatnia sekcja. Tyle wam mogę powiedzieć. Tyle dobrego, jak to mawiają. I zium! Czy za dzieciaka miałem problem z tym poziomem? A jak myślicie? Tak szczerze, jak myślicie? Możecie sobie teraz napisać w sekcji komentarzy, czy uważacie, że miałem z tym poziomem problem? Jak praktycznie wszystkie światy poza Blue Mountain spowodowały u mnie game over? Więc teraz możecie sobie sami już uzmysłowić, czy miałem problem. Ale hej, Allegro Presto mamy zrobione w końcu na 100%. Nie musimy do tego poziomu wracać. Yupi! Tutaj wam pokażę też chamskie życie. Ponieważ nie obędzie się bez, powiedzmy, takich podpuszczaczy. Musicie właśnie w taki oto sposób jak ja skoczyć. Bo kto by się domyślał, że tam będzie życie? Że tam wam życie wyskoczy. Bębenik. Tutaj na dole w wersji na PC byłyby chmury, które by pozwoliłyby dostać ci się do sekretnej, raczej ekskluzywnej klatki, tylko i wyłącznie w wersji na PC. Wow! Halo, halo, bębenku, proszę. Jeszcze raz, proszę, odbij. Dobrze! Do magika, kurde. Okej. Dobrze. To jest trochę trudniejsza runda bonusowa, ze względu na to, że czas jest tutaj krótki. Ale nie jest ona niemożliwa, bo jest możliwa. Proszę bardzo. To było mega easy. To mogę powiedzieć z ręką na sercu. Jeszcze tylko 10 tingsów i będziemy mieli kolejne życie, 21. Gdyby nie fejle, no to może bym miał teraz ich 24, a może nawet 26. Oj, dobrze. I teraz mega chamska końcówka, nie? Patrzcie teraz na to, co trzeba zrobić. Widzicie? Musieliście tutaj skoczyć i szybko odskoczyć z powrotem na prawą stronę, ponieważ inaczej by ci się ten znak zakończenia poziomu lub sekcji nie pojawił. I to jest mega wkurzające. Bo musisz mieć naprawdę mega refleks, żeby to zrobić. No to jest dosyć ciekawy soundtrack, nie powiem, że nie. Jest to soundtrack, który też zwiastuje nam walkę, a raczej przedstawi nam bossa, z którym będziemy walczyli w tym świecie.
Jestem ciekaw, co to będzie za boss. Znaczy, ja wiem, co to będzie za boss, ale wy nie wiecie na przykład. Lub osoby po prostu, które pierwszy raz widzą te... Czyli innymi słowy, wy możecie nie wiedzieć. No, to chciałem powiedzieć. Ten poziom zrobimy tak, że nie będę zdobywał żadnego checkpointa, dlatego że jestem w stanie przejść ten poziom bez zginięcia. Ja wam to udowodnię. Bo on jest mega prosty ten poziom, a raczej ta sekcja. Omijamy checkpoint, nara. Uwaga na nuty. Okej. Fragment zdrowia stracę, ale nie życie. Żeby było jasne. Mówiłem? I oto, kurde, nasz boss tego świata, czyli Mr. Sax. Zabójczy saksofon. Więc tutaj zdobędziemy moc helikoptera. Tak, będziemy mogli za pomocą naszych włosów latać. Co jest mega fajne oczywiście. Proszę bardzo. W ogóle w wersji na Game Boya tutaj byłoby życie. Oczywiście w wersji na Game Boy Advance, nie w wersji na Game Boy Color. Co tylko pokazuje, że gra lubi rozpieszczać w takich wersjach żyćmi. Czego oczywiście nie ma w wersji na PS1. No ale... Myślę, że wiadomo, z jakich powodów nie ma tego w wersji na PS1. Bo jednak... No... Chcieli trochę utrudnić. No i kiedy mamy 100%, to jest właśnie taka oto uśmiechnięta buźka. Jeszcze dwa poziomy. W sumie, no ta, dwa poziomy. Z czego w drugim poziomie będzie boss. I odblokowała nam się nowa część. Mianowicie Blue Mountains, trzeci świat. Z pięciu. Gong Heights. O, to jest dopiero soundtrack. To jest epicki soundtrack. Jestem ciekaw, jak mi Gong Heights pójdzie, bo na razie Allegro Presto i Bongo Hills pokazały, kurde, pazur. A mam nadzieję, że nie będę tutaj failował, ponieważ to jest mega łatwy poziom. Serio. Chociaż końcówka tego poziomu jest beznadziejna, wkurzająca i gówniana. Ja nawet nie wiem, czy jest sens się odzywać. Naprawdę. Pozostawmy to bez komentarza, ok? To naprawdę było... głupie. Tam jest klatka u góry, widzę ją. Czuję ją. Czuję jej smród. Kurde, Rayman, dostań się tam! Właśnie. No ale nie w taki sposób, kurde, no. Boże święty, co za rozczłonkowane coś. Naprawdę, ja nie chcę wykrakać. Ale jak tak dalej pójdzie, to serio, jeden z najgorszych światów w tej gierce pod nazwą Picture City, to naprawdę będzie piekło w tym let's playu. Już nie chcę wiedzieć, jak będzie w Rayman Redemption wyglądać Picture City. Już naprawdę nie chcę tego wiedzieć.
Sorki, że się tak nie odzywam, ale troszeczkę się wczułem w ten piękny, spokojny soundtrack. Mimo, że atmosfera w tym poziomie nie jest spokojna, albo do spokojnej ona nie należy. Ej, klatka na ryj oczywiście spada, standardowo, bo twórcy to są tacy kawalarze. Serio, zapiszcie się do jakiegoś, nie wiem, kabaretu czy coś. Noc kabaretów by się przydała wam. Szczególnie tobie, Michel Ancel. Oczywiście nie muszę wspominać, że w tym poziomie jest też ekskluzywna klatka, która w zasadzie była na początku. Mogłem o tym wspomnieć od razu, ale zapomniałem. Przemek Ratchet jest offline, już nie mógł wytrzymać po prostu oglądania tego. Okej, to była pierwsza sekcja z dwóch. Następna sekcja to jest ostatnia sekcja i... I jest to sekcja z goniącym ekranem. To jest naprawdę coś, czego ja nie cierpię w grach wideo. Goniący cię ekran, bo w zasadzie nie wiesz, co cię goni teraz. A chciałbym na przykład wiedzieć, co mnie goni. Zanim ktokolwiek powie, no kurde, geniuszu, goni cię goniący ekran. Tak, ale coś musi być za tym ekranem, żeby cię goniło, co nie? Tak, wiem, to jest takie typowe doszukiwanie się drugiego dna w tej gierce, no ale no kurde, zastanawiamy to. Ale hej, mamy przynajmniej 100% w Gong Heights. Nie! I od zera. No ta, bo tutaj checkpointa nie ma na razie. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Nie śpimy. Choć przyznam szczerze, że po tym mam ochotę kurde spać. Mam ochotę naprawdę pójść spać, bo naprawdę czuję się styrany już psychicznie, a to dopiero drugi świat, moi drodzy. Na 5. Ja nie wiem, ja dzisiaj chyba naprawdę zrobię godzinny odcinek z tego. Wy przynajmniej będziecie mieli co oglądać. Może nawet zrobię z tego premierę o 18:30. Ale każdy fail będę musiał... W sensie, no dobra, może nie każdy, ale większość faili będę musiał po prostu powycinać, żeby... Nie było, że będę godzinę szedł do jednego miejsca. Śnieżek tutaj pada. Mimo, że mamy czerwiec. Ale okej. Dobrze. Źle, znaczy dobrze, znaczy źle, znaczy dobrze, znaczy źle, znaczy kurde nie wiem. Dobra. Chwila prawdy, może się uda. Jedziemy. Żadna chmurka mnie strollować nie może. Nie chcę, żebym został strollowany jak polski gamer i się nie udało. To tylko polski gamer w taki sposób jest strollowany, nie ja. Dobra, mamy możliwość zapisu. Uczyńmy to. Już nawet widzicie, kolory się zmieniły na trzeci świat, co oznacza, że już praktycznie Bandland będzie zaraz zaliczony. O mój Boże. Mr. Sax Hula Baloo, harmider pana saksofona. Dobra, lecimy z koksem. Jeszcze tylko ten poziom nam został. To jest poziom, który ma też dwie sekcje tylko, mianowicie ta, w której zdobywamy wszystkie klatki i druga, gdzie jest boss. Zaraz. Nie, tu dobra, tutaj klatki nie ma. Już się wystraszyłem, zapomniałem, że w wersji PC-towej tutaj klatka była. Matko boska, niech mnie gra w taki sposób nie straszy. Technicznie to ten poziom ma trzy sekcje, ale tej drugiej jakoś super nie liczę, bo to jest tylko
przejście, tam parę razy zaatakowanie bossa i potem mamy główną arenę z bossem. Tak, to też jest mega trollowe, mega chamskie, ale nie będę tego już po 10 tysięcy razy komentował, bo wy doskonale wiecie, o co chodzi. W ogóle mega podoba mi się tło tego poziomu, bo to trochę jest taka polarna zorza, tak mi się przynajmniej wydaje. Że to jest polarna zorza. Okej, udało nam się zdobyć niewidzialną literkę P. I teraz wystarczy dostać się na te bongosy. I to by było na tyle. Jest klatka? Jest! 3 klatki. Na 6. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, mamy to. Tutaj mamy 4. klatkę. Z tego co wiem w wersji na PC ona też by tutaj była normalnie. Ale jest jedna klatka, która troszeczkę dziwi mnie, że nie pojawiła się w wersji na PS1. Ja wam zademonstruję, która to będzie. W sumie... nieironicznie teraz powiem, że to był jedyny poziom, który za dzieciaka potrafiłem w miarę przejść. Bo już byłem strany tym Bongo Hills, Allegro Presto i tak dalej. Więc już trochę byłem psychicznie przygotowany na to, co mnie będzie tutaj czekać. Okej, dobra. Moi kochani, w wersji na PC, tutaj u góry były szkarłatne lumy, które zabrałyby was do platformy, która byłaby u góry i tam praktycznie byłaby klatka. Nie wiem dlaczego to jest ekskluzywnie pod wersję na PC, bo równie dobrze mogliby to zrobić w tej wersji i byłoby cacy. Ale okej, nie chcieli, to nie zrobili, proste. Nie będę przecież twórców zmuszał, tym bardziej po tak długim czasie. Dobra, mamy to. I teraz... taktyka jest taka, że musicie iść na sam środek, ponieważ jak będziecie tutaj stali, to będziecie otrzymywać obrażenia. Easy. Po prostu easy. I tutaj u góry jest klatka. Ostatnia klatka. Ale my jeszcze nie pójdziemy do exitu, dlatego że tutaj u góry... na samej górze. Ta klatka, którą teraz zdobyliśmy, byłaby oryginalnie w wersji na PC. A my teraz polecimy na samą górę, z tego względu, że... coś tam czeka na nas u góry. Ja myślę, że wy się domyślacie, co to może być. No właśnie. Żyćko. I uśmiechnięta buźka. I tutaj byłaby klatka. Przy tej uśmiechniętej buźce. I te oczy trochę creepy są, jak one tak za nami podążają, nie powiem, że nie. Dobra, kończymy to. Czas na Mr. Saxa. Zobaczymy, jak on tutaj się teraz spisze. No i od razu, na dzień dobry wpysk. W tej sekcji jesteście w stanie mu zebrać co najmniej połowę zdrowia, ale niestety mi się chyba to na razie nie uda. Chociaż nie, no uda mi się, ale gdyby jeszcze raz użył powiedzmy swojego ataku i przyzwałby tym razem 3 nutki, to byłbym w stanie mu zostawić tylko 3 życia na walkę, która będzie na nas czekać. Fajnie ogólnie ogarnęli tą jakby drogę do areny Mr. Saxa, moim skromnym zdaniem.
6 punktów zdrowia. Okej. Tutaj jest jeszcze jedno chamskie życie, które mam nadzieję, że uda mi się zdobyć. To jeszcze nie tutaj. To będzie tutaj, tak. Dokładnie tak. Teraz spadamy w dół. Witajcie na arenie Mr. Saxa. Bardzo ładna sceneria swoją drogą. No dawaj, atakuj. No i on będzie na nas przyzywał bomby, które będą puszczały mniejsze nutki. I tyle w sumie. I potem będzie wypuszczał normalne nutki, które mają zamiar nas zaatakować. A raczej mają na celu nas zaatakować. Oczywiście te bomby również możemy pięścią zniszczyć, tak jak zresztą widzicie. No i też takie bomby zwykłe będzie puszczał. To jest dosyć chamski atak z jego strony, jeżeli to mogę tak nazwać. Ponieważ on robi taki często mylący skok. Coś takiego na przykład. Widzicie? On skacze i potem se kawałeczek podchodzi. Nie! Nie w tą stronę, kurde, najgorzej. I to jest coś, czego ja trochę nie lubię w Mr. Saxie, ale tak to bossik jest lightowy. Nie sprawia żadnego problemu. Za dzieciaka może miałem minimalny z nim problem, ale nie taki na skalę światową. O-o! Dobrze! Uniknąłem tego jakoś. Jeszcze jedno HP mu zostało, jeszcze jedno. To już jest blisko, to już jest koniec. Nie ma już nic. Dobra, po bosie, jest, mamy to. I w taki oto sposób Mr. Sax został odpętany i tańczy sobie teraz z Raymanem, dzięki czemu już jest po naszej stronie. Brawo! 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 Brawo, kurde, ale jestem padnięty, nie? Jezus Maria. Pieprzony bandant mnie trochę psychicznie zaorał. Ale hej, mamy 3 poziomy zrobione na 100% w Bandlandzie. I jeden w The Dream Forest, więc 4. Czekajcie, 4 do ilu? Raz. 4. No, 4 do 8. Okej, okay, czyli mamy połowę. Następnym razem zabierzemy się za Blue Mountains, ale zobaczmy, ile mamy procent gry, bo jestem aż ciekaw w sumie. Proszę wyjść. Jakby co, wychodzimy z selectem. Tak dla ciekawskich. I możemy to tylko zrobić na mapie głównej, nie możemy zrobić tego w trakcie poziomu. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jesteś równie dobrze fanem Raymana, to zapraszam do subskrybowania kanału po więcej, kliknięcia w dzwoneczek. Jeżeli się oczywiście spodobało, wejście na moją grupę na Facebooku, Discord, linki są pozostawiane w opisie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja idę odpoczywać. Jutro mnie czeka jeszcze gorsza męczarnia. Elo.